Cześć, witajcie. Witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Crafting Ideas Daily. Dzisiejsze przedmioty są naprawdę świetne. Zapraszam do oglądania. Pierwszy przedmiot, Patryk PL658, lodowa strzała. Istnieje 50% szans na zamrożenie przeciwnika. Otrzymuje on paraliż na 1 sekundę. Tak, zaczynamy lekko od małej strzały. Jednak za chwilę zobaczcie, jakie będą kolejne przedmioty. Świetny przedmiot. Okej, magmowy kilof. Rozgrzewając kilof w piecu, zyskuje możliwość przepalania ród po wydobyciu. Traci tą właściwość po 30 minutach. Podpala przeciwnika i rozświetla nam jaskinie. Tak, takich kilofów już kilka było, jednak nie było jeszcze pomysłu, żeby ten kilof podpalać, kiedy on się wyczerpie. Agent 0017. Miecz Creepera. Będąc wyposażeni w miecz, Creepery uciekają od nas. Każdy trafiony mob wybucha po 5 sekundach. Miecz posiada tylko 10 użyć. Okej, czyli coś takiego innego niż w sumie było. Dukundo Młot Tytana. Zadaje ogromne obrażenia, powolno atakuje. Przeciwnik po trafieniu otrzymuje efekt Slowness. Gdy zostaniemy trafieni piorunem, będąc w niego wyposażeni, młot otrzymuje wszystkie enchanty. Aha, rozumiem, że możemy się czuć bezpieczni z tym młotem, tak? Czyli że nie otrzymamy obrażenia od piorunu. Olek Maj, mocna nić. Nić wykorzystywana do znacznie silniejszego łuku oraz innych broni. Nić możemy również wykorzystać do naprawy ubrań. Do naprawy ubrań. Okej, coś nowego, coś fajnego. Ciekawe, do jakich craftingów w sumie by taka nić była potrzebna. Xoni DZN. Morgath, kość brylantu. Będąc wyposażeni w miecz, otrzymujemy dwa razy mniejsze obrażenia. Mniej wytrzymały niż diamentowy miecz, za to znacznie szybszy. Miecz zadaje obrażenia diamentowego miecza. Taki sztylet, naprawdę fajna teksturka, gratuluję. Benios 912. Musk. Musk jest rzadkim dropem z moba, najczęściej zombie. Pozostawiony na ziemi przyciąga do siebie potwory niczym przynęta. Musk posiada fazy gnicia. Im dłużej leży, tym słabiej działa. Fajny pomysł, jednak kraftowanie mózgu. Okej, dobra. Urkos X, mściciel kresu. Zadaje obrażenia diamentowego miecza. Ginąc, będąc jednocześnie w niego wyposażeni, na 30 sekund zamieniamy się w smoka, który posiada taką ilość serduszek, ile jeszcze użyć pozostało w mieczu. Miecz ogólnie posiada 100 użyć. Okej, świetne. Wali Marchewa. Napój niskoprocentowy. Poprawny polityczny napój z bąbelkami do bezpośredniego spożycia regeneruje. Czyli pewien przedmiot troll. Aj, mi telefon wibrze. Tak czy inaczej, uważam, że przedmioty na dzisiejszy odcinek były bardzo fajne, zróżnicowane. Bardzo mi się podobały, gratuluję. Świetne tekstury. Elegancko. Naprawdę świetna robota. Dobrze, dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku już jutro. Cześć, do usłyszenia. Hej.